Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, no i tak jak mówiłem na samym początku eventu, zrobimy sobie losowania, no już w sumie na koniec eventu, bo klucze już nie lecą z zadań codziennych, także dzisiaj robimy sobie niebiańskie świętowanie, 360 kliknięć tak naprawdę, całkowicie free to play, nic nie kupowałem, no bo nie mam zamiaru, w sumie nie miałem zamiaru, no ale mniejsza o to, także wybierzemy sobie nagrody, żeby nie przedłużać i lecimy. Myślę, że weźmiemy monety POE, weźmiemy sobie czerwone skrzynki, no i teoretycznie zwoje frakcyjne, odłamki to też jest jakaś opcja, ale ja pójdę w esencję, bo chcę po prostu mieć szybszy progres, szybciej wybijać poziom na krysztale, zresztą to nie ma aż takiego wielkiego znowuż znaczenia, także moja kobita doradziła mi, żeby robić w trzech dolnych rzędach, że w 90 ponad procentach zawsze tam miała nagrodę. Także zobaczymy, no na razie się sprawdza, zobaczymy jak będzie dalej. Także piętro numer 2. Czasami będą dłuższe przerwy w mówieniu, no bo nie będę cały czas oczywiście gadał. No drugi raz trafiliśmy w trzech dolnych, czyli na razie to się zgadza. Mogłoby samemu od razu się tasować, że tak powiem. No patrzcie, trzeci raz. Jedziemy dalej, piętro numer 4. Oczywiście w komentarzach możecie dawać znać, jak wam poszło. Oczywiście ile kluczy używaliście, czy coś kupiliście i tak dalej, które piętro. No i to ma znaczenie, czy coś kupiliście, czy nie. Wiadomo. Patrzcie, na razie zawsze jest w dolnych trzech rzędach, faktycznie. Zobaczymy, jak długo się to utrzyma. Tam jakieś potrójne były. No patrzcie, cały czas, nie? No to lecimy z piąterkiem szóstym. No dosyć szybko. Później być może zmienię te monety poena jednak zwoje frakcyjne. Pomyślimy po 10 piętrze. No tutaj chyba na razie najdłużej szukam. Ale jest w rogu. Na razie wszystko w trzech dolnych rzędach. Wszystko się zgadza, przynajmniej na razie. Czyżby pierwszy raz nie było w trzech dolnych? Jednak nie, jednak było. Także piętro numer 8. Piętro numer 9 już w sumie. Czyżby teraz? Dobra, jest, jednak jest. Nadal się trzymamy w tych trzech dolnych. No i piętro numer 10, także wybieramy troszkę lepsze nagrody. Standardowo karty astrologa, myślę, że to jest dobra opcja. No i teoretycznie zwoje, to jest też dobra opcja. Myślę, że skrzynki sobie tutaj odpuszczę, bo są po prostu według mnie troszkę lepsze nagrody. Nie wiem, zwoje, ewentualnie czerwone skrzynki, esencja mnie też kusi. Ja pójdę w esencję, szczerze mówiąc pójdę w esencję. Zresztą to i tak jest jedna z trzech nagród losowa, jakby nie patrzeć. Więc to nie jest nic gwarantowane, nawet jakbym wziął, załóżmy, zwoje, to nie ma gwarancji, że je trafię. No i jest, trzy dolne rządki znowu. Także lecimy dalej. Tutaj może zmienimy troszkę nagrody. Także weźmiemy te skrzynki, weźmiemy esencje, bo esencje są dla mnie na wagę złota. No i może trochę zwojów. Pobawimy się. Tak naprawdę pozmieniamy te nagrody, lecimy. Na razie wszystkie trafione nagrody były w trzech dolnych rządkach, więc na razie się zgadza. Jeżeli ten patent będzie pewniakiem, to mam nadzieję, że nie wszyscy zrobiliście jeszcze swoje losowania, że tak jak ja, niektórzy czekali z tym do końca. No patrzcie, no wszystko w trzech dolnych, nie?
Także jedziemy, piętro numer 13. Może klikniemy te rogi. O, jest, dobra. Lecimy dalej, jeszcze 259. Także film może być troszkę dłuższy. Ale no, sporo nam tego dali tym razem. Czyli event całkiem fajny, nie? Trzeba przyznać, że ja się cieszę. Zobaczymy, na które piętro dojdę. Nie wiem, na którym kobieta skończyła. Gdzieś tam chyba koło 40. Później dopytam. Dobra, znowu trafione. I to bardzo szybko. Także takim tempem to my dojedziemy na 40+, nie? Pytanie, czy to się utrzyma. Czy nagle nie zacznie mi dawać w górnym rządku. Bardzo mnie cieszy, że dostanę dużo esencji, bo jednak to wbijanie poziomu to już jest naprawdę mozolne. Tak naprawdę jeden poziom wpada na kilka dni. No i takim tempem do takiego 500, no to troszkę potrwa. Także zobaczcie, jak to szybko idzie, nie? Wszystko praktycznie trafione, nawet połowa jeszcze kluczy mi nie zniknęła, już jestem prawie na 20. Klikniemy te rogi. Chodzi mi o rogi oczywiście tych trzech dolnych rzędów. Ja wiem, że u góry są prawdziwe rogi, mapki, że tak powiem. No czyżby pierwszy raz nie na dole? Jednak, no co prawda ostatni klocek na dole. No ale jest, także 20 piętro i nawet nie połowa kluczy. Karty astrologa, damy sobie to oczywiście i esencję. Ja tutaj potrzebuję jak najwięcej esencji, chcę wbić jak najszybciej poziom. I klikamy w rogi, cyk, cyk, no i jest, cyk. Także bardzo szybko poszło. Także znowu musimy wybrać nagrody. No esencje zostają, to jest taki mój wymóg, także może teraz odpuścimy czerwone skrzynki. Damy w monety POE. Chociaż dobra, pobawimy się, pozmieniamy nagrody, tak jak wspominałem na samym początku. Każdy ma swoje podejście. Niektórzy biorą stałe nagrody. Niektórzy zmieniają, tak jak ja. Także zbliżamy się do połowy. 22 piętro. Do 50 raczej nie dojdę takim tempem. Gdybym kupował te klucze codziennie tam za piątkę, no to może, ale no nie kupowałem. W sumie teraz żałuję, jeżeli ten patent się okaże na przyszłych tego typu eventach sprawdzony, to może i warto, bo zobaczcie, co tutaj się dzieje. Chociaż i tak ja pewnie dojdę na 40 i okaże się, że ktoś miał jeszcze lepszy patent i doszedł na 60. Proszę bardzo, lecimy dalej, 25. No i mamy, monety POE coś lubią nam wpadać tutaj. Ale niech będą te monety POE, meble zawsze się przydadzą. Także minęliśmy już połowę kluczy. Mieliśmy 360, mamy 175. Fajnie by było dostać się na 50, no ale tutaj potrzebowałbym troszkę więcej szczęścia. I tak bardzo szybko trafiam, bo ciągle są na dole, ale no to nie wystarczy. O, musiałoby się tak dziać jak teraz. I to praktycznie non-stop. Dobra, mamy piętro numer 29 już. Także 50 jest realne. Myślę, że jest to do osiągnięcia. Oczywiście przy odrobinie szczęścia. Może uda mi się trafić za pierwszym na któryś piętrach jeszcze. Razy 5 oczywiście to bardzo lubimy. Zresztą czerwonych skrzynek tak naprawdę mi się nie opłaca aż tak bardzo brać. Bo mogę sobie przecież je wymienić po prostu z wymiany i tyle. Znaczy ja wiem, że im więcej tym lepiej. Ale no... wiadomo jak to jest. Także karty na pewno zostają. To zostaje. No i te esencje. Esencja z 5 dni. No to już jest... taka dosyć konkretna ilość. Także tutaj nie ma.
No szybciej, szybciej, bo do 50 to my tak nie dotrzemy. Czyżby? I jednak na dole, za każdym razem na dole, przez 30 pięter, zawsze w trzech dolnych rzędach. Także dobra, odpuszczamy tutaj skrzyneczki tym razem jeszcze. I damy tak, w ten sposób. No i lecimy. 128 kluczy. Jeżeli będę miał szczęście i będę trafiał dosyć szybko, to 50 jest do zrobienia. No ale jak będzie się działo tak jak teraz, no to nie ma opcji. Praktycznie pod sam koniec jeszcze jeden został. No za pierwszym pięknie. Dobra, mamy monety POE. Lecimy dalej. To jest chyba pierwszy raz, kiedy ten event losowy mi się podoba. Bo tutaj wiadomo, jest straszny RNG. Jeden dostanie dużo nagród, bo dojdzie 20-30 pięter dalej. A drugi dostanie bardzo mało, bo nie będzie nic trafiał. Także to jest chyba pierwszy raz, kiedy zajdę naprawdę daleko. Przynajmniej tak mi się wydaje. To się okaże dopiero po porównaniu z waszymi wynikami. Także znowu za pierwszym. Lecimy dalej. 35 i 99 kluczy. Tam chyba można zatrzymać animację. Dopiero teraz to zauważyłem. Także może teraz będziemy to robili. Dobra, trafione esencje. I zobaczymy, czy faktycznie da się. Czyli da się, dobra. Także wybaczcie, że wam troszkę poprzedłużałem, no ale emocje są. Więc myślę, że wierni fani AFK to się nie będą nudzili. Dobra, trafione. 38, 77 kluczy. Coś czuję, że tutaj będzie. Jednak nie było. Razy 5 może być jak najbardziej. Dobra, zwój frakcyjny. I lecimy. 39. Później 40. No i zobaczymy, czy się uda do 50. Potrzeba troszkę więcej szczęścia. Dobra. Ale coś czuję, że 50 będzie dla mnie nieosiągalne, niestety. Dobra, dajmy esencję. No i lecimy. No ważne, że się udało chociaż odebrać 4 główne nagrody. Bo to piętro na pewno jeszcze zrobię. Nawet jeżeli musiałbym wyklikać wszystko na tym piętrze. Nawet te górne. No dobra, mamy esencję, 37 kluczy. No nie wiem, nie wiem. Czy jest to do ogarnięcia? Dajemy standardowe nagrody. W ogóle widać, że nie chcę im się wszystkiego tłumaczyć, bo tam były znaczki. Oczywiście chodzi o język. Dobra, trafiliśmy, jest nadzieja. Trzeba dużego szczęścia, jeszcze większego niż mam do tej pory. Mniej więcej takiego. No jeżeli bym używał 2 kluczy na każde piętro, to już zaszedłbym nawet dalej. No może w rogu? Nie. No niestety nadzieje odpływają. Raczej się nie uda, nie? 18 kluczy. 44. No dobra, lecimy dalej. Może w rogu? Nie będzie. Może tutaj? Tutaj? Dobra, niestety nie uda się. Nie ma opcji. Na 50 no, musiałbym trafiać za pierwszym razem. A nawet jakbym trafiał za pierwszym, to teraz już się... Nie no, udałoby się dotrzeć na 50. Ale już 50 bym nie zrobił. No jednak nie oszukujmy się, to jest nierealne, żeby trafiać za pierwszym teraz wszystko. No właśnie. Ale i tak jestem zadowolony. 45 lub 46. 45 będzie, dobra. Także nagród jest całkiem sporo. 541 mamy tutaj do wymiany. No i zobaczymy, bo tutaj dawno nie zaglądałem. Na ile by mi to starczyło?
na 8, czyli 160 standardowo. Tutaj nic nie będę wymieniał z tego. To jest jakaś opcja, ale... No jeżeli tutaj byłby hazard na przykład, to pewnie mógłbym się o niego pokusić, a tak pójdę po prostu w czerwone skrzynki, bo po prostu tych czerwonych skrzynek za dużo nie losowałem tam, więc pójdę w to, zostało 21, więc oczywiście w złoto szedł nie będę, także wymienimy tutaj to, bo złoto się nigdy nie opłaca z tego typu eventów. Także myślę, że całkiem niezły wynik, nie? Zobaczymy sobie, ile mi wpadło esencji. 52 skrzynki z 8 godzinami i 15 skrzynek 24-godzinnych. Także tutaj mamy 20 tysięcy i tutaj 17, 37 tysięcy. No nie jest to tak dużo. Możemy otworzyć podarunek mistrza. 60 kamyczków, to jest bardzo mało akurat. Także mamy troszkę kart astrologa. Trochę na pewno wpadło zwojów frakcyjnych. Ostatnio losowałem mebelki. Więc tutaj zobaczymy, ile mniej więcej tak wpadło. Prawie 5000, coś koło tego, bo miałem właśnie resztkę. Także myślę, że całkiem udany event, jeszcze czerwone skrzyneczki. Także powiem tak, no według mnie najlepszy event do tej pory w moim wykonaniu, tego typu oczywiście, jeżeli chodzi o niebiańskie wyspy i wszystko, co jest do nich podobne. Tutaj jeszcze mamy skrzynię życzeń. Także tutaj chyba wezmę zwój po prostu, ale to zobaczymy. Nie ma pośpiechu, że tak powiem, to możemy otworzyć, tam zbieram na samony. No dobra, także to by było na tyle. Zdecydowanie polecam losować na trzech dolnych rzędach, jeżeli czekacie, jeżeli już zrobiliście przede wszystkim i klikaliście w górnych rzędach, no to trochę szkoda, ale ja o tym, powiedzmy, że patencie nieoficjalnym dowiedziałem się dopiero wczoraj. Także no nie mogłem dać znać wcześniej, tym bardziej, że dopiero teraz robię swoje. Jeżeli czekaliście do samego końca, tak jak ja, no to polecam zdecydowanie trzy dolne rzędy. Myślę, że żałować nie będziecie. Standardowo możecie dzielić się swoimi wynikami, czyli na które piętro wy doszliście, czy cokolwiek kupowaliście, dodatkowe klucze, czyli możecie po prostu napisać, które piętro i za ile kluczy. Może w ten sposób będzie po prostu najłatwiej. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli jeszcze nie robiliście losowań, to oczywiście życzę wam powodzenia, żebyście doszli jeszcze dalej niż ja, nawet na 50+. Życzę wam przy okazji miłego początku tygodnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.